15 maja wspominamy święto Małgorzatę z Kortony. Małgorzata przyszła na świat w roku 1247. Była córką Laviano, ubogiego ziemianina z wioski koło Chiusi w Toskanii. W 7 roku życia straciła matkę. Małgorzata wyróżniała się niezwykłą urodą, to też nie brakowało młodych, którzy ubiegali się o jej rękę. Wśród jej wielbicieli znalazł się bogaty pan z Montepulciano, Arseniusz, który zaprosił młodą, niedoświadczoną dziewczynę na swój dwór i wiódł z nią rozpustne życie ku zgorszeniu całej okolicy. Po 10 latach niemoralnego życia przyszła katastrofa. Kochanek Małgorzaty został zamordowany w bliżej niewyjaśnionych okolicznościach. Małgorzata przypadkowo znalazła jego ciało odgrzebane przez psa. To stało się dla niej punktem zwrotnym. Najpierw udała się do Kortony, gdzie oddała się posłudze chorym w tamtejszym przytułku. Następnie wstąpiła do trzeciego zakonu świętego Franciszka i zaczęła wieść pokutny żywot. Nazwano ją Magdaleną zakonu franciszkańskiego. Dla naprawienia zgorszenia, jakie dotąd czyniła, przykładem swojego życia i nawoływaniem do pokuty wywarła tak wielki wpływ, że ściągali do niej grzesznicy nie tylko z Włoch, ale nawet z Francji i Hiszpanii. Pan Bóg obdarzył ją darem wysokiej kontemplacji, a nawet ekstaz i proroctw. Sprawdziły się na niej słowa wypowiedziane przez Chrystusa do jawnogrzesznicy. Odpuszczone są jej liczne grzechy, bo wielce umiłowała. Małgorzata, wyniszczona przedwcześnie pokutą, pożegnała ziemię dla nieba 22 lutego 1297 roku, mając 50 lat. Papież Benedykt XIV wyniósł ją do chwały świętych. W Kortonie, w ołtarzu głównym w kościele Bernardynów Obserwantów, znajduje się bogata urna ze szkłem, w której dotąd odbierają żywą cześć relikwie świętej Małgorzaty. Módlmy się. Boże, Ty co roku dajesz nam radość ze wspomnienia świętej Małgorzaty. Spraw, abyśmy ją naśladowali, prowadząc życie prawdziwie chrześcijańskie. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.